Witam na kanale Magnum. Zapraszam do oglądania naszych prezentacji. Przypominam, że na tym kanale prezentowane są tylko wybrane urządzenia z naszej bardzo bogatej oferty. Aby się z nią zapoznać, zapraszam na stronę dystrybutora www.spawesc.pl lub na stronę marki www.magnum-welding.com. Ten odcinek poświęcony będzie najmocniejszemu TIG-owi ACDC, jaki znajduje się w portfolio marki Magnum, czyli urządzeniu TIG-500P ACDC. Jak nazwa wskazuje, TIG-500P ACDC to 500-amperowy TIG mający funkcję puls, spawający prądem stałym DC lub prądem zmiennym AC. Urządzenie może również spawać metodą MMA, czyli zwykłymi elektrodami otulonymi. TIG-500P ACDC składa się z trzech segmentów zespolonych w jedną całość, czyli solidnego podwozia z dużymi wytrzymałymi kołami przystosowanymi do przemieszczania urządzenia po nierównych podłogach hal przemysłowych, schłodnicy niezbędnej przy tak wielkiej mocy urządzenia do chłodzenia uchwytu roboczego oraz ze źródła prądu. Źródło prądu posiada przejrzysty panel sterowania typu soft. Kontrolki i przyciski pogrupowane są w sekcje. W tej sekcji wybieramy metodę spawania. Może to być TIG-AC, TIG-AC z pulsem, TIG-DC, TIG-DC z pulsem, spawanie MMA prądem przemiennym i spawanie MMA prądem stałym. Tutaj poniżej znajduje się drabinka przebiegu prądu. Dotyczy ona metody TIG. Na tej drabince możemy ustawić wszystkie niezbędne parametry, jakie są dostępne przy spawaniu metodą TIG, czyli na przykład wypływ gazu przed spawaniem, prąd początkowy, czas narastania prądu spawania, prąd bazowy przy spawaniu z pulsem, prąd spawania, czas opadania prądu, prąd końcowy, czyli prąd wypełnienia krateru, wypływ gazu po spawaniu, a także częstotliwość pulsacji, balans pulsacji, częstotliwość zmiany polaryzacji w AC oraz balans zmiany polaryzacji w AC. Oprócz tego, jeśli ustawimy urządzenie na spawanie metodą MMA, regulujemy parametry dostępne w tej sekcji. Jest to prąd spawania, funkcja Arc Force, hot start, jego wartość oraz czas trwania hot startu. Dodatkowo jest przycisk, który pozwala włączyć bądź wyłączyć zdalne sterowanie nożne, opcjonalne, a także przycisk aktywujący bądź dezaktywujący chłodnicę. Obok wyświetlacza znajduje się kontrolka z zaznaczonymi jednostkami. Są to ampery, sekundy, procenty, herce, przypisana do danej wartości. Jeżeli chcemy sprawdzić, jakie jest aktualne napięcie, tym przyciskiem tego dokonujemy. W tej chwili nie spawamy, więc napięcie wyświetla się 0,0. Tutaj w tym punkcie jest 20 kanałów, do których przypisane są określone funkcje. Kanał drugi to dwutakt, kanał czwarty to czterotakt. Oprócz tego znajdują się tu takie opcje jak B-level, jak na przykład spawanie punktowe, ale tak jak mówiłem, tych pozycji jest 20 i trzeba szczegółowo zapoznać się z nimi w instrukcji obsługi. Urządzenie posiada również pamięć, w której możemy sobie zapisać jakieś konkretne ustawienia. Dla każdej z metod spawania jest dostępnych 5 kanałów pamięci. W komplecie z urządzeniem otrzymujemy bardzo solidny uchwyt do spawania metodą TIG, który realnie wytrzymuje 500 A,
Do niego mamy porcelanowe dysze, tulejki, korek w zestawie. W komplecie również jest wtyk do tego, żeby zrobić sobie uchwyt do spawania metodą MMA. Oczywiście w komplecie również jest bardzo solidny uchwyt masowy.